doszedłem, bardzo powolutku szedłem, ale w końcu doszedłem. Doszedłem do wniosku, który chcę wam przekazać. Ten wniosek wcale nie jest taki prosty, jak się do niego, jak ktoś do niego doprowadzi, ale jak się samemu dojdzie do tego wniosku, to on się okazuje niezwykły, ten wniosek. Mój wniosek jest taki, że na świecie jest pełno oszustów. I człowiek, jeżeli uwierzy oszustowi, to może zostać oszukany, może zostać wykorzystany, może zostać okradziony. Człowiek, który uwierzy oszustowi, może stracić bardzo dużo. Ponieważ my, ludzie, chcąc zyskać, wierzymy innym. Oszust to jest taka osoba, która nam obiecuje, że my zyskamy, jeżeli zrobimy to, co on nam proponuje. I my w to wierzymy. Jeżeli uwierzymy oszustowi, że zyskamy, a on nas oszuka, to my tracimy. Czasami tracimy dość dużo. A że na świecie jest dużo oszustów, to bardzo często się zdarza, że my jesteśmy oszukiwani, a jak jesteśmy oszukiwani, to bardzo często tracimy. I teraz może tak być, że w swoim życiu spotkamy kogoś, kto nie jest oszustem. Kogoś, kto jest dobrym, mądrym, wartościowym człowiekiem, który chce dla nas dobrze. I jeżeli my potraktujemy go jak oszusta, to też stracimy. A w każdym razie nie zyskamy. Bo jeżeli uwierzyłbym komuś, kto jest mądrym, dobrym, wartościowym, życzliwym mi człowiekiem, to mógłbym zyskać nawet czasami dość dużo. I teraz, jeżeli mu nie zawierzę, nie uwierzę mu, potraktuję go jako oszusta, to po prostu nie zyskam. Wydaje się, że to wcale nie jest takie tragiczne. Z punktu widzenia standardowego myślenia to się wydaje czymś zupełnie normalnym, po prostu nie zyskałem. Natomiast my ludzie mamy wszczepiony taki lęk przed stratą. My bardziej boimy się stracić niż nie zyskać. I to jest wielokrotnie silniejsze. Uwaga, teraz będzie kontrowersyjne. Chcę wam powiedzieć, że świat jest pełen oszustów. I człowiek może być w bardzo łatwy sposób oszukany. Natomiast jest stosunkowo niewiele na tym świecie dobrych, mądrych, życzliwych, serdecznych ludzi. I bardzo rzadko człowiek może zyskać, a może zyskać bardzo wiele w kontakcie z dobrym, mądrym, serdecznym, cudownym, wspaniałym człowiekiem. I twierdzę, że jeżeli coś stracimy, bo zostaliśmy oszukani, to jest to standardowa strata. Natomiast jeżeli spotkamy dobrego, życzliwego, serdecznego, wspaniałego, cudownego człowieka, a mu nie zaufamy, to może się taka sytuacja nie powtórzyć, bo takich ludzi jest niewiele na świecie. I dlatego proponuję, oprócz tego, żebyście się strzegli oszustów, to strzeżcie się tego, żebyście sami się nie oszukali i nie pomylili, nie wzięli
dobrego, serdecznego, miłego człowieka za oszusta, bo wtedy taka sytuacja się może więcej nie powtórzyć. Pozdrawiam.